Wszyscy słyszeli coś o objawieniach Matki Bożej w Gierszfałdzie, ale praktycznie nikt nie zna ich treści. Dlaczego i jaka ona jest? Zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj kolejne pytania i odpowiedzi. Zaczynam od tematyki Gierszfałdu, nie przez przypadek. 7 września odbywa się nasza pielgrzymka do Gierszfałdu. Jeśli tylko jeszcze będzie dało się zapisać na tą pielgrzymkę, to bardzo serdecznie wszystkich na nią zapraszam. Naprawdę warto, bo jest to faktycznie jedno z tych bardzo nielicznych uznanych przez Kościół objawień maryjnych na całym świecie. I oczywiście jedyne takie objawienie w Polsce. Jak to się stało, że tak ważna rzecz jest zupełnie nieznana? Sprawdziłem, jak to jest z zapisami. Na samą pielgrzymkę można się będzie się jeszcze zapisać, gdy ten materiał będzie opublikowany. Natomiast na przejazd autokarem, wspólnym autokarem z Warszawy już będzie za późno. Podlinkuję naszą stronę internetową, gdzie są wszystkie informacje, program pielgrzymki. Naprawdę bardzo serdecznie zapraszam. Dlaczego Gierszfałd jest nieznany? Być może dlatego, że jest on w pewnym sensie niepoprawny politycznie, nawet w kontekście takiej, powiedzmy, polskiej pobożnej polityki. Jak to możliwe, że jest w jakimś sensie niepoprawny politycznie? Przecież Matka Boża mówi po polsku w czasach zaborów. To ma kluczowe znaczenie dla Polaków w tamtych czasach, dla takiej tożsamości Polaków, którzy no, siłą rzeczy coraz mniej mogli mówić po polsku. Są to czasy Kulturkampfu, rok 1877, a więc czas, kiedy naprawdę to ma duże znaczenie, że nagle Matka Boża mówi po polsku. Dlaczego więc mówię, że być może jest w nim jednak coś niepoprawnego politycznie i być może jednak trochę tak przez to, może ludzie Kościoła nie to, że nie chcą Gierszfałdu, ale jakby tak go traktują trochę, no było okej. Nie ma się co za bardzo tym zajmować. Otóż dlatego, że być może faktycznie tak było, że dzięki objawieniom w Gierszfałdzie nie było kolejnego powstania w Polsce. No i to oczywiście dla, w cudzysłowie, Polaków, patriotów. Jak to przecież polskie powstania zawsze były super, świetne, wspaniałe i to właśnie powinno były być takie powstania. Jak to przez objawienie Matki Bożej nie było powstania? To źle, to Matka Boża nie chce, żeby Polska była. No właśnie, Matka Boża chce, żeby Polska była i dlatego, tak jak papieże tamtych czasów, być może zaingerowała, żeby Polacy po raz ostatni być może na to nierozsądne powstanie nie poszli i być może nie wykrwawili się do końca. Temat bardzo ciekawy i tutaj właśnie mogę przejść do może nie lokowania produktu, ale pewnej małej recenzji. Otóż właśnie ukazuje się film pana Grzegorza Brauna, Gierszfałd 1877, Wojna Światów. Ja miałem okazję przedpremierowo obejrzeć ten film w ramach takiego pokazu dla prasy, dziennikarzy, dla mediów i mogę kilka słów na ten temat powiedzieć. A więc skracając wszystko do jednego zdania, powiedziałbym, że film jest niezwykle ważny, bo temat jest zapomniany, choć nie jest bez wad. Dlaczego nie jest bez wad? Moim zdaniem film trochę nieodpowiednio rozłożył akcenty. To znaczy, mamy bardzo wyraźnie zarysowany kontekst geopolityczny. To jest, powiedziałbym, taki drugi akt filmu, który stanowi 60-70, może nawet procent całego filmu. Także człowiek ma wrażenie, że właśnie ogląda raczej taki dokument geopolityczny niż religijny. I to jest potrzebne, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Ale moim zdaniem w odniesieniu do całości trochę za słabo wybrzmiały te wnioski dla Polski. Otóż główna myśl tego filmu jest właśnie taka, że Matka Boża, podobnie jak papieże tamtych czasów, ostrzegają Polaków przed powstaniami. Dlaczego? No może dlatego,
że te powstania nie są zgodne z katolicką teologią moralną. Dlaczego? Dlatego, że żeby powstanie było zgodne z katolicką teologią moralną, musi przede wszystkim, oprócz tego, że musi mieć faktycznie sens, musi być usprawiedliwione działanie zbrojne, co też wcale nie jest takie proste, ale tutaj być może jeszcze można byłoby to szczególnie w czasach Kulturkampfu uzasadnić, ale przede wszystkim musi mieć szansę powodzenia. Musi być roztropne. A nasze powstania były robione zwykle w taki sposób, że realizowały raczej, wybuchały w takim momencie i w taki sposób, że raczej stanowiły tło dla jakiejś takiej wielkiej gry geopolitycznej. I tutaj pan Brown stara się w swoim filmie pokazać, że w 1877 wielkie imperia podejmowały podobne próby, żeby wywołać w Polsce powstanie. Na to są konkretne dokumenty, kto, gdzie, kiedy, jakie pieniądze otrzymał po to, żeby takie powstanie zorganizować i od kogo. I jednocześnie wskazuje na to, że sytuacja geopolityczna była taka, że mogłoby to doprowadzić nawet do swego rodzaju wojny światowej, do takiego wielkiego konfliktu. Imperia były już w gotowości. Pan Brown w swoim filmie bardzo mocno stawia nacisk na to, że ilość pielgrzymów, którzy docierają do Gieczwałdu, tam faktycznie jest ogromny ruch w tym 1877, około 200 tysięcy pielgrzymów podróżuje tą koleją żelazną do Gieczwałdu i w ten sposób blokują tą linię, którą być może również cesarz chciał wykorzystać, żeby szybko przerzucić wojska, które stacjonowały na zachodzie, wtedy Imperium Niemieckiego, na wschód, po to, żeby z zaskoczenia uderzyć na Rosję. A przez to, że ten tłum tych pielgrzymów tam podróżował, zamknięcie tej linii musiałoby nastąpić od wcześniej i uniemożliwiłoby ten atak zaskoczenia, to znaczy to zamknięcie byłoby zbyt głośne i nie udałoby się zrobić tego bez echa, gdyby zatrzymać tych pielgrzymów i być może faktycznie nie uniemożliwiło to ten przerzut wojska, w sensie opóźniłoby go, jeśli chciałoby się go zrobić i jednocześnie zdradziłoby go wcześniej. I tutaj pan Brown bardzo tak dokładnie przedstawia tą sytuację geopolityczną, ale moim zdaniem brakuje trochę tam tego podkreślenia, tego elementu zaskoczenia, który uniemożliwiła ta masa pielgrzymów, która podróżowała tą linią. Trochę tak jakby doprowadza, wyjaśnia, ale brakuje trochę tej wisienki na torcie. Także człowiek oglądając, tak się może trochę zastanawiać, no ale no to jaki problem zamknąć linię dla tych pielgrzymów i puścić tam wojsko? No problem właśnie taki, że opóźniłoby to, czy zdradziłoby to wcześniej ten plan przerzucenia tych wojsk. I to trochę nie wybrzmiewa. W przeciwieństwie do artykułu, który dawno temu ukazał się w Zawsze Wierni, gdzie na ten temat gdzie ten aspekt był podkreślony. Podobnie moim zdaniem niewystarczająco wybrzmiewa tam ta myśl, również dla myśli przewodniej kluczowa, że przez to, że Polacy zajęci byli tymi objawieniami w Gieczwałdzie, gdzie Matka Boża mówiła po polsku, gdzie stało się to takim ogólnonarodowym ruchem, że przez to faktycznie grunt do wywołania powstania był trudniejszy. No bo gdy 200 tysięcy ludzi wędruje do tego Gieczwałdu i są tym zafascynowani, trudniej będzie wtedy, właśnie w tym momencie, porwać ich do wojska. A właśnie to był ten geopolityczny moment. To był ten moment, kiedy imperia naciskały, żeby przede wszystkim Imperium Brytyjskie naciskało, żeby to powstanie na swoich ludzi, którzy to mieli organizować w Polsce, naciskało, żeby to powstanie wybuchło właśnie teraz. No a za bardzo po prostu Polacy nie byli tym zainteresowani. Ten ruch faktycznie mógł po prostu zająć głowy wystarczająco, żeby to powstanie uniemożliwić. I to też wybrzmiało jakby trochę za słabo. Czyli podsumowując, uważam, że jak najbardziej ten film warto obejrzeć, chociaż podejrzewam, że taka pobożna babcia, która będzie chciała obejrzeć film o Gieczwałdzie, to będzie się nudziła jednak na tym filmie, bo w 70% zajmuje się on jednak geopolityką. A więc nie dla każdego to jest na pewno film, co nie zmienia faktu, że jest bardzo cenny, bo jednak porusza kwestię, która faktycznie jest zupełnie nieznana, pokazuje pewne fakty, które w Polsce zupełnie nie są znane. Między innymi rozmawiają twórcy ze siostrami, które
które jeszcze znały ostatnią z żyjących wizjonerek, odnajdują ją w Gwatemali, znaczy tych świadków, te siostry, które były świadkami, które poznały siostrę, która była wizjonerką, i tam właśnie do Gwatemali została wysłana, między innymi też po to, żeby mogła spokojnie jako siostra funkcjonować i nie być, będąc w Polsce, rozpoznawalną i też w pewnym sensie zagrożoną, tak, bo jednak przede wszystkim z punktu widzenia władz niemieckich, ale w ogóle władz okupacyjnych, to te wizjonerki były postrzegane jako taki element wywrotowy. A więc bardzo zachęcam do obejrzenia tego filmu, szczególnie jeśli będziemy mieli w tyle głowy te rzeczy, na które zwróciłem uwagę, to znaczy a propos tego przerzucenia wojsk, tam dokładnie omawianego w tym filmie, pamiętajmy o tym, że element zaskoczenia tutaj byłby kluczowy i właśnie te ruchy pielgrzymów uniemożliwiły ten element zaskoczenia, i przede wszystkim o tym, że ten masowy, narodowy ruch, który wybuchł jakby z okazji tych objawień, faktycznie być może uniemożliwił to powstanie. Po prostu nie było w tym czasie zainteresowania, bo polska myśl narodowa faktycznie skupiła się właśnie na tym. Mając to cały czas w tyle głowy, myślę, że faktycznie te dwie myśli uzupełniają ten film i też uzasadniają wiele, wiele postawionych tam twierdzeń. A więc jak najbardziej zachęcam. Ja zachęcony właśnie tym filmem sięgnąłem też po książkę, którą teraz pokazuję, którą znalazłem przy okazji rekolekcji w Bajeżu. Byłem na naszych rekolekcjach kapłańskich. Kapłani Bractwa co roku uczestniczą w pięciodniowych rekolekcjach zamkniętych, i tam w naszej bajerskiej bibliotece, która mnie bardzo, bardzo satysfakcjonowała, w sensie dobre rzeczy tam znalazłem. Znalazłem między innymi właśnie książkę Grzegorza Kasjaniuka, Gietrzwałd. 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków na trudne czasy. I chciałem też dwa słowa na temat tej książki powiedzieć. Książka jest faktycznie dobra, chociaż trzeci akt jest taki, ma takie mocne naleciałości modernistyczne, w sensie takim charyzmatycznym. A więc to nie jest taka książka, którą tak polecił wszystkim, że po prostu warto przeczytać. Choć znowu, pod pewnymi względami warto. Na pewno jeśli chodzi właśnie o przybliżenie tych objawień, które są w Polsce tak mało znane. I tutaj właśnie można odnaleźć, co jest faktycznie prawdziwą perełką, jeśli chodzi o tą książkę, to jest wydawnictwo Fronda. Prawdziwą perełką jest treść tych objawień. Bardzo trudno jest dotrzeć do tej treści, bo całość jest zamknięta w archiwum pod pretekstem albo z powodu procesów beatyfikacyjnych, które się toczą, czy jednego procesu siostry Samułowskiej, chyba tak miała na nazwisko. Barbara Samułowska, tak, czy Samulowska, to jest napisane przez L, Barbara Samulowska, więc jej proces beatyfikacyjny trwa i ze względu na to ponoć te archiwa są zamknięte i ponoć ze względu na to nie można dotrzeć do tej treści. Autorowi udało się dotrzeć do jakiejś starszej publikacji, która tą treść przekazywała. Być może nie jest kompletna, ale to jest najbardziej kompletna treść, jaką udało mi się też znaleźć. Przeczytam więc fragment tej książki, który przedstawia tą treść objawień. Mam nadzieję, że autor i wydawca nie będą mieli mi tego za złe. Jeśli tak, to bardzo proszę o kontakt. Myślę, że przekazanie treści tych objawień jest na tyle istotne, że przeczytanie tych dwóch stron z książki, dialogu dwóch stron, także nie będzie to wcale długie, że nie będzie żadnym naruszeniem praw bożych i ludzkich. A rozpoczyna się to od pytania Justyny Szafryńskiej. Czego żądasz? Matka Boża, żądam, abyście codziennie odmawiali różaniec. Te pytania są z różnego czasu, tak? To są po prostu wszystkie pytania, jakie mamy odnotowane. Justyna, kto ty jesteś? Jam jest Najświętsza Maria Panna, niepokalanie poczęta. A więc Matka Boża przedstawia się podobnie jak przy objawieniach w Lourdes. Justyna, czy chorzy przychodzić mają? Pytanie pozostało bez odpowiedzi, bo widzenie znikło. Barbara Samulowska, ktoś ty jest? Ja jestem niepokalanie poczęta. Nie smuć się, moja córeczko. Justyna i Barbara, a zali będą uzdrowienia. Później.
Jak długo trwać będą te objawienia i kiedy się skończą? Pozostaną tu jeszcze 2 miesiące. Co mają chorzy czynić, aby byli uzdrowieni? Niech odmawiają różaniec. Prosimy o pobłogosławienie wody w kociołku i płótna na trzonie uciętego konaru. Płótno ma leżeć na ziemi. Czego by oprócz modlitwy różańcowej żądasz jeszcze? Tu ma być postawiony krzyż murowany z figurą niepokalanej panny, a u stóp jej ma być kładzione płótno ku uzdrowieniu chorych. Czy wystawiona ma być tylko kapliczka, czy tylko krzyż? Czy figura ma być stojąca, czy siedząca? Wystarczy krzyż. Figura ma być stojąca. Co miały znaczyć te słowa? One nic nie znaczyły. To jest ciekawe, nie jest oczywiste. Wstęga z napisem. Już wiem, tu wcześniej jest zaznaczone, jest trochę tak dziwnie złamane, dlatego nie jest oczywiste. 18 lipca ukazały się u stóp Maryi, ukazała się wstęga z napisem, którego wizjonerki nie zdążyły odczytać. Co miały znaczyć te słowa? One nic nie znaczyły. To jest odpowiedź na swój sposób zaskakująca. No, coś musiały znaczyć, ale być może wizjonerki zapamiętały, że one, ten napis był po polsku, być może kwestia samego języka była tutaj bardziej istotna niż tego, co było dokładnie napisane. Jesteś teraz smutna. Czy jesteśmy nie dość nabożne i niedobrze odmawiamy różaniec? Bardzo dobrze. To dlaczego jesteś smutna? Nie widzę u innych ludzi dosyć nabożeństwa i uszanowania. Wielu z obecnych nie przyklęka i jeżeli się nie poprawią, nie będę już się mogła pokazywać. Czy Ojciec Święty doczeka się triumfu Kościoła? Doczeka się go. Przychodźcie tu co dzień po mszy świętej. Tu padło pytanie, które nie jest odnotowane. Czy chorzy mogą używać wody? I czy ludzie w czasie objawienia mogą trzymać wodę dla poświęcenia? Mogą. Czy pod krzyżem ma być płótno i woda? Tylko płótno. Czy przyjdą na nas prześladowania? Jeżeli ludzie będą mniej wierzyć, przyjdą na was jeszcze większe prześladowania. Czy dobrze się ludzie teraz modlą? Tu mają być podczas różańca chorągwie i krzyż. Tu po raz pierwszy nastąpiła różnica w orzeczeniach dzieci, gdyż Szafryńska powiedziała, że Matka Boża życzy sobie, aby w czasie odnowienia różańca stały dwie chorągwie i krzyż na placu kościelnym pod klonem. Natomiast Barbara nic o tym nie powiedziała, tylko oświadczyła, że widziała obok Matki Bożej krzyż i dwie chorągwie. W efekcie tej małej różnicy w zeznaniach ksiądz proboszcz zakazał przychodzić wizjonerkom pod klon, gdyż uznał, że wcześniej zmawiają odpowiedzi ze sobą. Mimo zakazu Justyna Szafryńska przyszła po na wieczorny różaniec, stanęła na oboczu i tam usłyszała Matkę Bożą. Ludzie teraz jeszcze mniej wierzyć będą, większe przyjdą na was prześladowania, ale na wasze i księdza dobre. Barbara Samulowska ma powiedzieć, co widziała. Ksiądz Augustyn Weichsel odwołał zakaz, gdyż dziewczynki otrzymały dobrą opinię od poważnych gospodarzy, którzy obiecali od teraz codziennie opiekować się wizjonerkami. Poza tym stawiła się za nimi sama Bogu Rodzica. Czy pewna osoba powinna pójść do klasztoru? Dobrze jest, jeśli do klasztoru idzie tyle osób, ile może. Dlaczego tak wielu ludzi teraz fałszywie przysięga? Szatan chodzi teraz przed końcem świata jak pies skłodniały, aby pożerać duszę. Co to znaczy, kiedy kto fałszywie przysięga? Taki nie jest godzien, aby się dostał do nieba. Od złego ducha został do tego namówiony. Czy kapłanów należy słuchać? Wszyscy powinni słuchać kapłanów. Czy obcy kapłani mogą tu przychodzić? Mogą. Czy władze zabiorą nam naszego biskupa? Matka Boża nic nie odpowiedziała, tylko bystro i ze zdziwieniem na nie spojrzała. Czy osierocone parafie otrzymają swoich pasterzy? Jeśli ludzie gorliwie będą się modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają pasterzy. Czy polski kościół będzie uwolniony? Kościół polski będzie wnet uwolniony. Czy Matka Boża udzieli ponownie błogosławieństwa zgromadzonemu ludowi? W taki sposób, jak kapłan przy ołtarzu błogosławi. Ja teraz zawsze błogosławię. Jaki jest los dwóch zaginionych synów Gierszwałdu? Jeden przepadł, a drugi żyje i powróci. Czy klasztor w Łąkach będzie ponownie otwarty? Jeśli gorliwie będziecie się modlić, będzie znowu otwarty. Czy w Szombruku stara rzeźba Matki Bożej ma być odnowiona, czy też należy zamówić nową? Powinna być sprawiona nowa. Która modlitwa bywa prędzej wysłuchaną? Modlitwa do Boga, czyli do Najświętszej Maryi Panny. Tak nikt nie ma się pytać, ale modlić się. To jest bardzo ciekawa i też bardzo piękna odpowiedź. Zwracam też na to uwagę, że Matka Boża odpowiada tutaj bardzo krótko i to jest dobry znak. Wszystkie te fałszywe objawienia, na przykład w Medjugorje, tam Matka Boża gada i gada i gada i gada, czy w cudzysłowie Matka Boża, no to widziadło gada i gada i gada i gada i gada i gada i gada. I treść tych objawień to jest później takie mielenie słów, powtarzanie wciąż tego samego i ta treść rośnie. Kolejne to mistrza takiego rzucania słów na wiatr. Najprawdopodobniej jest to właśnie po to, żeby przytłoczyć tą treść tych prawdziwych objawień, które są po prostu bardzo krótkie.
Dlaczego Maryja nie ukazuje się tutaj wszystkim, którzy z utęsknieniem pragną ją widzieć? Na to pytanie nie było odpowiedzi. Czy mamy być we wszystkim posłuszne księdzu proboszczowi? Macie księdza słuchać. Co to było za widzenie u krawcowej? To było od złego ducha. Tutaj dziewczynki dostąpiły pewnych wyjątkowych doświadczeń w domu krawcowej i pytają tutaj, co to było. I było to od złego ducha. To też jest charakterystyczne. Bardzo często święci mówią o objawieniach, które próbował dać zły duch po to, żeby zwieść takie dusze. Bardzo często przy prawdziwych objawieniach właśnie są również fałszywe. Także czasem nawet objawienie, które zaczyna się od Pana Boga, później kończy się od szatana, w tym sensie, że w międzyczasie zły duch próbuje tą wizjonerkę skusić. No i niestety czasem przecież też może się to udać. I tak również w przypadku fałszywych objawień nie ma takiej stuprocentowej pewności, czy przypadkiem nie zaczynały się one od Pana Boga, ale jednak wizjonerki nie zostały. Mówię wizjonerki, bo jednak przeważnie są to kobiety lub dziewczęta, zostały zwiedzione. Jaką pokutę ma czynić pewna osoba skrupulatna? Niech się spyta spowiednika. Te odpowiedzi, gdzie Matka Boża tak odsyła do spowiedników księży, to też jest dobry znak z punktu widzenia oceny. To jest, też było inaczej w Medjugorje, gdzie Matka Boża tam napuszczała ludzi na hierarchię kościelną. Czy inne osoby także widziały na innych miejscach i za modlitwą różańcową Najświętszą Maryję Pannę? To było od diabła. Czy pijacy się nawrócą? Będą ukarani. To też bardzo takie niewspółczesne, tak? Tutaj Matka Boża jest taką tradycyjną Matką Bożą. Nie mówię o tym, że o tak, wszystkich przytulę do mojego serduszka, tylko będą ukarani. Jeśli ktoś na to zasługuje, to będzie ukarany. Czy Matka Boża pobłogosławi źródło na plebańskim polu? Później. Czy żyje jeszcze w Ameryce misjonarz Fox pochodzący z Warmii? Żyje. Czy Antoni Buchholz, Ornety, jego żona odzyskają zdrowie? Będą zdrowi, jeśli będą się modlić i nie będą pić wódki. I być może to jest ten moment, bo tak spontanicznie, gdy szuka się objawień w Gierszfałdzie, to bardzo często można znaleźć informację, że Matka Boża tam mówi do Polaków, że mają odmawiać różaniec i nie pić wódki. W tym tekście, który mamy tutaj podany, ta wódka pojawia się tylko w tym jednym konkretnym pytaniu, a więc te objawienia nie mają, zgodnie z tym, co tutaj mamy, takiego charakteru ogólnonarodowego przesłania antyalkoholowego, tylko jest to konkretna wskazówka dla tych ludzi, co nie znaczy, że jak najbardziej w wieku XIX ten problem alkoholowy był i też tematyzowany mógłby być, natomiast wydaje się, że nie był. Czy chore dzieci, które są stąd, będą uzdrowione? One wiedzą, co mają czynić, modlić się oraz używać wody i płótna. Czy nawróci się pewien luteranin? On powinien tu przyjść i nauczyć się modlić na różańcu. Czy można lud odstraszyć od złego? Modlitwą. Prosimy Ciebie, Pani, w modlitwie o nawrócenie grzesznych dziewcząt. One będą ukarane. Ponownie. Do kiedy będzie przebywać w Gierszfałdzie? Przebywać będę aż do narodzenia Matki Boskiej. To jest w cudzysłowie. Czy z powodu rozpoczęcia roku szkolnego wizjonerki mają przychodzić na różaniec rano przed mszą świętą? Najpierw wysłuchać mszy świętej, a potem odmówić różaniec, ponieważ msza jest ważniejsza od różańca. To też jest taka wskazówka, którą ja spontanicznie odebrałbym jako dobry znak, jeśli chodzi o ocenę prawdziwości objawień. Oczywiście ja tutaj nie mówię tego po to, żeby jakoś oceniać, tylko raczej, żeby potwierdzić po prostu to, co Kościół już ocenił, jakby co widzę w tym jako takie dobre znaki. Czy rektor sanktuarium w Stoczku pomimo zakazu powinien głosić kazania? On będzie i tak prześladowany. Czy i dlaczego każda z nas widuje Matkę Boską w inny sposób? Bądźcie kontente z tego, jak się wam pokazuje, aby ludzie lepiej wierzyli. Którego dnia i o której godzinie ukaże się po raz ostatni? W sobotę, w moje urodziny wieczorem o 9 godzinie. W moje urodziny, w niedzielę wieczór. Ze względu na niespójność odpowiedzi, w południe tego samego dnia dziewczynki ponowiły pytanie. Którego dnia i o której godzinie ukaże się po raz ostatni? Po ostatni raz pokażę się tu w dzień mojego narodzenia, w sobotę, w wieczór o 9 godzinie. Tyś dobrze powiedziała, tamto dziewczę się upomyliło. Tyś niedobrze uważała, ja tu po ostatni raz pokażę się w sobotę o 9 godzinie. Czy szpital mariacki w Olsztynie powróci do sióstr? Tak, otrzymają go. Jeszcze przed 8 września wydarzą się cudowne uzdrowienia. Czego nie pochylana żąda od księdza proboszcza Weixla?
Niech się modli do mnie zawsze, ja mu byłam zawsze odbroną i będę aż do końca. Czego żądasz od duchowieństwa warmińskiego? Kapłani powinni gorliwie modlić się do mnie, a wtedy zawsze będę przy nich. Co ma czynić pewien pielgrzym, aby pomóc duszom zmarłych rodziców? Ma zamówić mszę świętą. Czy Matka Boska pobłogosławi także tych, co nie klęczą podczas różańca? Ludzie, którzy w czasie odmawiania różańca nie klękają z twarzą zwróconą do klonu, ale mówią, co tam mamy się modlić do klonu, zostaną ukarani. Co czynić, aby nawróciła się pewna luteranka? Trzeba dać nam mszę świętą. Jakie są losy pewnego człowieka, co poszedł w świat? Zginął. Umarł. Czy siostra pewnego kapłana może się spowiadać u niego? Pytanie zadane 4 września na polecenie księdza Augustyna, gdyż chodziło tu konkretnie o jego siostrę. Nie, nie powinna się spowiadać u kapłana brata. Co mają czynić parafianie w Królestwie, aby odzyskać kościół? Wy macie się modlić i oni powinni się modlić. Jak należy się modlić? O Królowo Serca Jezusowego módl się za nami, czy też Królowo Nasza od Serca Jezusowego módl się za nami. To jest jedno i to samo. Bardzo mi się podoba ta odpowiedź. To jest trochę kontra takim bohaterom współczesnej teologii, znaczy współczesnej, około tradycyjnej teologii. Mamy takich również w Polsce, którzy tak każde słówko ważą od ogonia, a tutaj tak można powiedzieć, a tak nie można powiedzieć, bo tutaj jest coś tam jeszcze, a tutaj już nie jest. Tutaj Matka Boża wykazuje się zdrowym rozsądkiem. Przepraszam, że to oczywiste, tak? Natomiast nieoczywiste z perspektywy tych, którzy musieli oceniać te objawienia, czy są prawdziwe, czy nie. No i takie rzeczy jak najbardziej są istotne. Mi osobiście ta odpowiedź bardzo się podoba. Czego sobie życzy Matka Boża od duchowieństwa warmińskiego? Kapłani powinni gorliwie modlić się do Najświętszej Panny, wtedy ona zawsze będzie przy nich. Nie smućcie się, bo ja zawsze u was będę. Jeżeli ksiądz proboszcz pragnie, aby zdrój dzisiaj był pobłogosławiony, ma życzenie swoje przy różańcu południowym kazać wynurzyć. Obiecuję też, że pobłogosławił źródełko pod lasem. Teraz idźcie na cmentarz. Przychodźcie tu zawsze. Nie smućcie się, bo figura jest dobra. To była odpowiedź na smutek dziewczyn, że figura nie oddawała piękna Matki Bożej. Kiedy kapliczka ma być poświęcona? W niedzielę. Czy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w wielkim ołtarzu kościoła Gierszwałckiego jest cudownym? Jest cudownym. Czy nas do więzienia powsadzają? Chcą was wsadzić. Czy mamy iść do klasztoru? Powinniście iść do klasztoru. Prosimy o szczególniejsze błogosławieństwo dla ojca świętego biskupa, ojca duchownego, to jest księdza proboszcza miejscowego i dla nas samych i wszystkich prześladowanych. W tych prześladowaniach waszych jutro będę was błogosławić. Odmawiajcie gorliwie różaniec. Były to ostatnie usłyszane przez wizjonerki słowa od Niepokalanej. A więc jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam na naszą pielgrzymkę do Gierszwałdu. Jest to naprawdę być może właśnie ten moment, kiedy Matka Boża wyjątkowo się nad nami zlitowała i zaingerowała w cudowny sposób po to, żeby uchronić nas przed końcem naszego narodu. Rok 77, krótko po powstaniu styczniowym, może okazałoby się, że wykrwawilibyśmy się do końca w ten sposób, że po prostu nie byłoby komu później robić wolnej Polski na zakończenie pierwszej wojny światowej. Być może był to naprawdę cudowny akt łaski. Zapraszam na pielgrzymkę, jak najbardziej zachęcam do obejrzenia filmu. Książka, tak jak powiedziałem, jest ciekawa, choć niewolna od takich pewnych, trochę w cudzysłowie, ale jednak modernistycznych, charyzmatycznych naleciałości. Pytania. Wiem, że ksiądz się na ten temat wypowiadał, ale czy mógłby jednak wytłumaczyć tę kwestię, mianowicie odnośnie pochodzenia człowieka? Pius XII pisze o ewolucjonizmie według stanu nauk przyrodniczych. Jak dobrze uzasadnić, że to chodzi o stworzenie człowieka z materii organicznej istniejącej uprzednio? Moderniści to interpretują zupełnie inaczej. Pytanie jest trochę bez sensu. To znaczy Pius XII dokładnie precyzuje, co można, a czego nie można zakładać. A więc mówi o tym, że nie można zakładać, że Adam i Ewa to jakiś symbol właśnie, czyli poligeneza, że chodzi o jakieś plemię małpoludów albo o cokolwiek innego. Trzeba, katolik musi wierzyć, że Adam i Ewa są pierwszymi rodzicami, że wszyscy rodzice od nich pochodzą. Natomiast dosłownie stwierdza, że kwestie pochodzenia, czy sposobu stworzenia przez Pana Boga ciała człowieka jak najbardziej można badać i powinno to być spokojnie i naukowo badane. A więc po prostu to, co dosłownie jest napisane u Piusa XII, to przyjmujemy. Tyle.
tutaj nie trzeba jakoś bardzo tłumaczyć, w sensie po prostu trzeba przeczytać ten dokument. Odsyłam do licznych materiałów na ten temat. Tym razem zadaliście dużo pytań i bardzo dużo pytań dostało, tak około 20 łapek. Będę odpowiadał krótko na te pytania, bo jest ich po prostu bardzo dużo. Zachęcam do tego, żeby tak roztropnie do tego podchodzić. To znaczy, jeśli tych pytań będzie bardzo dużo, to będę odpowiadał bardzo krótko. Tak? Także zachęcam do tego, żeby pochopnie jednak tych łapek nie dawać. Znaczy, roztropność jest gdzieś po środku. Tak? Czyli ani zbyt pochopnie, ani zbyt skąpo. No, dobrze jest tak właśnie pomiędzy. Filotei święty Franciszek Salezy zdaje się zachęcać do wywoływania w sobie uczuć, mówiąc o rozmyślaniu, jak wobec tego należy to potraktować, skoro krytykuje się na przykład charyzmatyków za celowe wywołanie emocji. Proszę o łapki, bo to ważna dla mnie kwestia. Udało się uzbierać łapki. Pytanie jest dosyć dobre. Podobnie jak u świętego Ignacego. Pojawia się ta kwestia uczuć, która trochę jest kwestią tłumaczenia, bo my w języku polskim nie bardzo mamy odpowiednie słowo. W języku francuskim, podejrzewam, bo tu mówimy o Salezym, najprawdopodobniej były to afekty, a afekt to jest trochę więcej niż tylko samo uczucie. Nie chodzi tutaj więc o emocje. Afekt to jest akt woli, który jest jednocześnie niesiony przez emocje, uczucia i który jednocześnie je wywołuje. Czyli afekt to będzie w tym sensie takim, powiedzmy, teologiczno-pobożnościowym, to jest nawet bardziej pobożnościowe niż uczuciowe, gdy święty Ignacy czy święty właśnie Franciszek Salezy, gdy oni mówią o tych właśnie afektach, są często tłumaczone jako uczucia, mają na myśli właśnie to. I to widać, to wynika z całej tej literatury pobożnościowej, że chodzi tam o taki akt woli, który będzie jednocześnie niesiony i będzie wywoływał te uczucia. Więc na przykład żal, tak? Żałuję za moje grzechy. To jest akt woli, chcę je porzucić, odciąć się od nich w przyszłości, już ich nie popełniać. I jak najbardziej dobrym jest, gdy taki akt żalu, akt woli, gdy mu towarzyszy pewien smutek duszy i wywołuje to jakiś smutek duszy. To jest dobre, choć nie jest koniecznie potrzebne. Natomiast tak należy to rozumieć, to znaczy nie jest tutaj kluczowym kwestia samego uczucia, choć jest ona w jakiś sposób naturalna. Tak? Gdy człowiek żałuje, to naturalnie powinno w normalnym, zdrowym funkcjonowaniu człowieka, powinno to jakiś rodzaj również tego uczuciowego smutku w nim wywołać, ale nie jest to bezpośrednio podległe pod naszą wolę, więc nie jest też koniecznie potrzebne. A więc te afekty to jest dużo więcej niż uczucia. To, co możemy zrobić, to stawiać te odpowiednie akty woli, to jest ten afekt w sensie ścisłym, który jednocześnie faktycznie powinien to żyć emocjonalne, a mieć wpływ na to życie emocjonalne. Czy ktoś oddany w niewolę Najświętszej Maryi Panny rzeczywiście nie musi wzbudzać w sobie intencji, na przykład modląc się różańcem, idąc na mszę, poszcząc, etc.? W traktacie jest mowa, traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, jest mowa, że Maryja zarządza owocami takich praktyk. Z drugiej strony święty Ludwik w innym miejscu mówi o tym, żeby przed każdą dziesiątką wzbudzać intencje. Czy mógłby ksiądz wyjaśnić, jak to stopnie do tego podejść, szczególnie jeśli jestem w jakiś sposób zobowiązany do modlitwy za kogoś, na przykład za rodzinę, chrzestne dziecko, etc.? A więc, gdy człowiek oddaje wszystko Matce Bożej przez ten akt oddania się w niewolę, no to faktycznie pozwala Matce Bożej dysponować. Natomiast nie zmienia to faktu, że możemy wtedy Matce Bożej coś w sposób szczególny polecić. Ona i tak ma ostateczny głos, ale my możemy polecić i to może być nawet korzystne, w sensie takim, że my, pamiętając o tych konkretnych osobach, łatwiej jest nam się modlić. My w ten sposób wypełniamy też uczynek miłości bliźniego, pamiętając, że tutaj Matka Boża ostatecznie tak poprowadzi tą modlitwę, żeby ona najlepszy efekt osiągnęła i że to ona ma ostateczny, decyzyjny głos, jeśli faktycznie jej wszystkie te nasze zasługi oddaliśmy. Temat samobójstwo. Słyszałem już kiedyś, jak ksiądz niejednokrotnie wypowiadał się w temacie samobójstwa i wszystko mi się zgadzało. Jakiś czas temu oglądałem film, w którym trzej nasi żołnierze uciekali przed komunistycznym wojskiem. Była tam scena, która wydawała mi się obejściem samobójstwa, a w której trójka żołnierzy AK, wiedząc dokładnie, co ma robić, ustaliła tylko na szybko, kto do kogo strzela, jakby w kółku do siebie i na koniec odliczania zastrzeli się wzajemnie. Widziałem, że chodzi o strach przed pojmaniem i torturami, żeby nie wyjawić ewentualnych kontaktów. A więc
samobójstwo niewinnej osoby jest grzechem ciężkim, tak? Czyli wzajemne zabicie się będzie tak samo grzechem jak samobójstwo, więc nie jest to żaden wytrych. Jeśli chodzi o tortury i kontakty, dlatego w takich około podziemnych organizacjach wojskowych należy je tworzyć w ten sposób, że każda jednostka wie jak najmniej. Każda zna tylko jakichś swoich najbliższych współpracowników. W ten sposób, gdy ktoś zostaje pojmany, od razu doskonale wiemy, kogo on znał i te osoby od razu usuwamy. W sensie nie, że zabijamy, tylko usuwamy w inne miejsce. Długo, ale na ważny temat. Uciąłem. Poprzedni komentarz też trochę uciąłem. Tak jak mówiłem, ze względu na ilość tych komentarzy będzie raczej krótko. Poza tym nigdy nie mam zwyczaju, żeby czytać tych komentarzy, które mają tam 10 tysięcy słów. Tak streszczam je wtedy. Czy nie rozważał ksiądz poruszenia w większym stopniu na kanale oraz ogólnie przez bractwo problemu prawosławia? Uważam, że może nie jest liczniejszym, za to jest poważniejszym we współczesności zagrożeniem niż protestantyzm, którego absurdy łatwo obalić. Faktycznie myślę, że warto. Natomiast muszę się szczerze przyznać, że lekceważyłem ten temat. Dlaczego lekceważyłem? Bo mi osobiście, ze względu na moje takie naturalne skłonności, prawosławie wydaje się tak absurdalne, że trudno mi sobie wyobrazić, że kogoś ono interesuje. No ale teraz jakby tak w praktyce duszpasterskiej zauważyłem, że jednak tutaj nie jestem takim zwykłym reprezentantem przeciętnego wiernego w tej kwestii, że jednak jest to faktycznie realna pokusa dla ludzi. Dla mnie taka forma pobożności zupełnie aracjonalna, no to jest po prostu to jakby zupełnie nieinteresujące. Natomiast faktycznie widzę, że we współczesnych nieracjonalnych czasach, gdzie modernizm jest nieracjonalny i brzydki, to prawosławie, które jest nieracjonalne i ładne, faktycznie stanowi już jakiś krok naprzód z punktu widzenia, ewentualny krok naprzód z punktu widzenia modernisty. Oczywiście nie jest krokiem naprzód, bo jednocześnie dochodzi tam do schizmy i nawet do pewnych herezji. Ale tutaj nagrałem kiedyś materiał taki bardzo bazowy, tak, na podstawie tego, co mamy w naszych dogmatykach o poglądach prawosławnych. Natomiast słyszałem od wielu osób, które zajmują się prawosławiem, że jednak, żeby dobrze skomentować temat, to trzeba się naprawdę dobrze w to zagłębić, bo to nie jest takie proste, to znaczy nasze dogmatyki mogą coś pisać o prawosławnych, ale ze względu na to, że u nich nie ma papieża, to jednak ta teologia, ona nie żyje, tylko tak się rozlazła. To znaczy jakby wcześniej, gdy nie byli jeszcze schizmatykami, teologia była w jakimś takim naczyniu i to naczynie się rozbiło, ona tak się rozlała, jak taka gęsta mazie, ale rozdała się w różne strony i tak trudno jest ją uchwycić, co tam dokładnie kto mówi, bo każdy mówi trochę co innego, a i tak ta teologia dla nich jest taka mało istotna, dlatego ona tak nie żyje, nie jest sprecyzowana, tylko taka właśnie rozlazła i trudna przez to do uchwycenia. A więc tutaj naprawdę musiałbym też najpierw wcześniej lepiej się z tym tematem zapoznać, być może kiedyś to się stanie. Jeśli ktoś ma do polecenia jakieś ciekawe książki na ten temat, to jak najbardziej zachęcam do podania ich w komentarzach. Czy sporty walki są grzeszne? Czy to uprawiane zawodowo bądź amatorsko? Jeśli tak, to kiedy? A więc preferowane byłyby takie, gdzie nie czyni się nikomu krzywdy, czyli jeśli są to takie sztuki walki, gdzie bardziej pokazowo się je trenuje, to nie ma tutaj żadnego problemu. Ewentualnie właśnie ćwiczenie po prostu po to, żeby potrafić się obronić, jest jak najbardziej słuszne i potrzebne. Natomiast w formie takiej walki gladiatorów, na przykład boks, tak, należy tego unikać, co nie oznacza, że nie wolno katolikowi brać w tym żadnego udziału, natomiast przez to, że jest to jednak raczej rozrywka niegodziwa, należy tego unikać, tak? Czyli jeśli ktoś przyjdzie do mnie, jest zawodowym bokserem, do spowiedzi i zapyta, to powiem, że nie jest to zawód, który bym polecał, natomiast nie ma ścisłego obowiązku sumienia, żeby od razu ten zawód porzucić, czyli nie jest samo w sobie praktykowanie tego grzeszne, ale jednak jest w jakiś sposób nieuporządkowane i być może trochę niegodne jednak dla katolika, żeby zarabiać pieniądze przez okładanie się po mordzie.
Dlaczego w scenie przemienienia pańskiego apostołowie widzą obok Jezusa i Eliasza również Mojżesza? Eliasz został wzięty do nieba. To wszystko nie jest takie proste. Jeśli zakładamy, że Eliasz nie umarł, to nie mógł zostać wzięty do nieba. To znaczy, to wzięcie do nieba oznacza zabranie go z ziemi. Natomiast niebo nie jest jeszcze otwarte, a więc on nie może mieć wizji uszczęśliwiającej, zwłaszcza jeśli nie umarł. A więc został nie wzięty do nieba w tym sensie. Tak? To nie jest wizja uszczęśliwiająca. Najprawdopodobniej był to również swego rodzaju limbus, to znaczy jakie miejsce oczekiwania. Z punktu widzenia Starego Testamentu, tak rozumiemy, nieba jako takiego w naszym sensie tam jeszcze nie ma, także tutaj to w ogóle może nawet bardziej oznaczać po prostu kierunek, w którym został wzięty. Jednak Mojżesz nie, więc w tym czasie przed zmartwychwstaniem Chrystusa powinien przebywać w otchłani. No oczywiście jest to wizja. Czy jest jakiś dowód, że również Mojżesz został wzięty do nieba, czy pojawił się tam z jakiegoś innego powodu? Są reprezentantami prawa i proroków. Najprawdopodobniej obaj są w limbusie, gdzie jako sprawiedliwi oczekują na przyjście Pana Jezusa i otworzenie nieba. Jeśli Eliasz faktycznie nie umarł, to nie jest do końca oczywiste, to nawet nie może wejść do nieba. Tak? Musi oczekiwać dalej, bo musi najpierw umrzeć. Gdzie jest granica grzechu gniewu? Czy jeśli ktoś z rodziny na przykład zachowuje się w sposób, który mi nie odpowiada, mam prawo mówić podniesionym głosem lub być stanowczy? Czy mam prawo? No to zależy od sytuacji. Jeśli jestem gospodarzem domu i ktoś w moim domu zachowuje się w sposób, który jest niestosowny, to mam prawo go do tego porządku przywołać. Jeśli jestem w gościach, to nie mam prawa przywoływać kogoś w tym domu do porządku, zwłaszcza podniesionym głosem. Jest to kwestia znowu roztropności, przepraszam, ale nie da się zastąpić roztropności jedną krótką zasadą. Albo czy mogę nie odwiedzać kogoś takiego, albo ograniczyć kontakt do minimum? Ograniczać kontakty zasadniczo można, jeśli faktycznie te kontakty z jakiegoś powodu nie są dobre, nie prowadzą nas do dobrego, jak najbardziej jest to dopuszczalne, żeby takie kontakty ograniczać. Oczywiście, jeśli są to nasi najbliżsi, no to ograniczanie nie może naruszać sprawiedliwości, tak? Czyli wobec rodziców zawsze mamy obowiązki wynikające z czwartego przykazania, nawet jeśli są one dla nas trudne, ale też nie ma wtedy obowiązku, żeby cały czas być i spotykać się co tydzień z rodzicami, jeśli te wizyty z jakiegoś powodu są dla nas szczególnie trudne, to nie ma takiego obowiązku, żeby te kontakty jakoś tak wyjątkowo serdecznie pielęgnować. Natomiast jak najbardziej obowiązki wynikające ze sprawiedliwości, troski, szacunku jak najbardziej zawsze obowiązują, nawet w jakiejś powiedzmy patologicznej sytuacji. Jaka jest różnica? Oczywiście w patologicznej sytuacji czasami, jeśli jest jakieś zagrożenie zdrowia i życia, no to może być obowiązkiem, żeby się usunąć. Nie aż tak patologiczną sytuację, tu miałem na myśli. Jaka jest różnica między grzechem świadomym i dobrowolnym, a zuchwałym w nadziei miłosierdzia Bożego? No świadomy i dobrowolny to po prostu grzech, a grzech zuchwały jest wtedy, kiedy mam takie postanowienie, że chcę popełnić ten grzech, bo doskonale wiem, że wyspowiadam się z niego, wszystko będzie dobrze. Mam takie nastawienie, tak? To jest moja znowu świadoma i dobrowolna decyzja. To nie jest tak, że przychodzi mi taka myśl, że a i tak się wyspowiadam i to już był grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Nie, no taka myśl, która przychodzi, to jest tylko myśl, zwłaszcza jeśli ona człowieka przeraża. Nie, ja nie chcę taką zatwardziałością grzeszyć. Wtedy tutaj nie ma, jest to po prostu zwykły grzech. Natomiast gdy ja sobie postanawiam, że no to teraz pójdę do spowiedzi w sobotę, to teraz sobie jeszcze do tej soboty to sobie pogrzeszę, to jeszcze zrobię, wykorzystam ten czas, to jest wtedy faktycznie grzech zuchwały. Czy można z Bogiem jak po prostu rozmawiać? Jak odróżnić to, czy On do nas mówi od naszych myśli i pragnień? A więc my mówimy do Pana Boga, oczywiście Pan Bóg jako czysty akt. Tak, nie rozmawiamy z Nim tak samo jak z Mietkiem spod sklepu, tylko jak z początkiem wszelkiego stworzenia, jak z absolutem, jak z właśnie czystym aktem. Czyli ta rozmowa wyglądać będzie jednak trochę inaczej. Oczywiście my mówimy do Niego na nasz sposób, a On przemawia do nas na taki swój sposób trochę dostosowany do nas, to znaczy przede wszystkim przemawia do nas przez swój Kościół, tak, przez swoich świętych też w jakimś stopniu, to znaczy poznając naszą wiarę jak najbardziej, wtedy mamy pewność, że słyszymy ten głos Pana Boga do nas. Jeśli chodzi o taki głos Pana Boga na modlitwie, człowiek, który modli się i przychodzą mu wtedy jakieś takie dobre natchnienia,
które wnoszą do serca pokój i wskazują na to, żeby właśnie coś dobrego zrobić, jakiś obowiązek wypełnić, to można odbierać właśnie jako takie natchnienia dobrego ducha. Jeśli wnoszą do serca pokój, kierują ku dobremu, możemy jako takie rozpoznać. Jeśli wnoszą do serca niepokój, to człowiek się modli, a przychodzi mu taka myśl, a może powinienem był zrobić coś innego. Jeśli to powoduje w sercu niepokój, to od dobrego ducha to nie jest. Chyba że mówimy o grzeszniku, którego dobry duch może niepokoić, żeby się nawrócił, jakby skłaniać do spowiedzi takimi niepokojącymi myślami, na przykład właśnie o wiecznym potępieniu. A więc w ten sposób zasadniczo ten głos Boży słyszymy, no, w tym wielkim objawieniu, w głosie Kościoła, na modlitwie przede wszystkim właśnie przez takie dobre natchnienia. Teraz takie dosyć nieoczywiste pytanie. Jaka byłaby sytuacja diakona stałego, ważnie wyświęconego w strukturach Novus Ordo, żona tego bądź kawalera, który załóżmy porzucił stanowiska modernistyczne i został wiernym bractwa? Czy to prawda, że z punktu widzenia tradycyjnych przepisów liturgicznych, które diakonatu stałego przecież nie znały, byłby możliwy legalny jego udział w czynnościach liturgicznych jako diakona? Byłby to faktycznie pewien impas, to znaczy jeśli jest celibatariuszem, no to nie ma problemu, żeby pełnił funkcje diakońskie. Natomiast jeśli byłby żonaty, to na pewno nie mógłby tak po prostu pełnić tych funkcji. Myślę, że przełożeni wtedy żądaliby od niego, żeby po prostu nie pełnił tych funkcji diakońskich ze względu na to, że też nie spełnia tych wymogów, które w tradycyjnej dyscyplinie spełnione były. Chyba, żeby faktycznie chcieli wtedy rozejść się, żona chciała pójść do klasztoru, dzieci były odchowane, to być może wtedy wchodziłoby to w grę. Ale to trochę, tak powiedzmy, spekuluję, tak? Roztrząsam tą sytuację tak na bieżąco. Cały szereg pytań. Relikwie których świętych są wmurowane w ołtarze w Radości i Józefowie? W Radości to w ogóle nie mam pojęcia. Przez to, że zbliża się rok szkolny, nie miałem też czasu, żeby dobrze przygotować odpowiedzi na te pytania. Przepraszam, poprawę obiecuję, ale to po prostu w tym momencie tego czasu nie ma. W Józefowie pamiętam tylko jednego. Pamiętam świętego Bonifacego, to męczennik, starożytny męczennik, nie ten apostoł Niemiec, tylko ten z czasów wczesno chrześcijańskich. Pozostałych zdążyłem zapomnieć. Oczywiście byłem przy konsekracji Kościoła, w murowaniu tych relikwii, wtedy to wiedziałem, ale zdążyłem zapomnieć. Może trochę niestety we mszy świętej nie wymienia się tych świętych, którzy są w ołtarzu. Byłoby to trudne, bo jedzie się gdzieś, później trzeba zapamiętać wszystkich czterech, tylko mówi się wspomina się ich, ale tylko ogólnie właśnie tych świętych, którzy tutaj są. Natomiast wtedy byśmy na pewno to zawsze pamiętali. Dlaczego podczas mszy najważniejszy ministrant stoi w czasie, czyli ceremoniarz podejrzewam, w czasie czytania przez księdza ogłoszeń, podczas gdy wierni i pozostali ministranci już siedzą na miejscach? Ogólnie ceremoniarze stoją jak najwięcej, bo ich zadaniem jest pilnować tego, co się dzieje. Czy ma to jakieś praktyczne znaczenie? No nie wiem, teoretycznie może się zdarzyć, że coś trzeba przynieść, zrobić. Może się zdarzyć, tak? W mszy biskupiej w ogóle ceremoniarz stoi przodem wtedy do ludu i trochę za biskupem. Czy to ma jakieś praktyczne znaczenie? Pewnie czasem może się do czegoś przydać, coś tam trzeba potrzymać, nie wiem, ale chyba nie ma tutaj jakiegoś takiego doniosłego, modlitewnego, nie wiem, wyjaśnienia. Co katolik powinien sądzić o radiestezji? Święte oficjum w 42 zakazało stosowania tej praktyki księżom, ale nie świeckim. Czy to zjawisko ma zdaniem księdza pochodzenie naturalne, jeszcze nie odkryte przez naukę, czy duchowe? Wiele razy byłem świadkiem pracy różdżkarza i na pewno takie zjawisko istnieje. Nie wiem. Nie wiem, jakie jest tego źródło. Teoretycznie jest możliwe, że jest tutaj jakieś naturalne działanie, które nie jest nam znane. Jest możliwe również, że jest to jakaś forma okultyzmu. Ze względu na wątpliwość radziłbym unikać. Skoro jest tutaj realna wątpliwość, to radziłbym unikać. Natomiast nie jestem w stanie tego powiedzieć. I po prostu dopóki nie wiemy, co to dokładnie jest, to też teologia nie może za bardzo tego ocenić.
Mógłby ksiądz rozwinąć kwestię kooperacji, którą poruszył w ostatnim odcinku. Mówił ksiądz, że nie można bezpośrednio czynić zła. Czy więc taki na przykład Hitler, który nikogo bezpośrednio osobiście nie zamordował, jest winny moralnie? Tak, znowu błagam, czytajcie katechizm. Błagam, róbcie to. Bo znowu, to są takie pytania, które omawia się z dziećmi w drugiej klasie szkoły podstawowej. Tak, przed pierwszą komunią. A więc kwestia tego, jak człowiek popełnia grzechy. Grzechy cudze to są właśnie te grzechy, za które ponosimy odpowiedzialność wtedy, gdy na przykład komuś je nakazujemy albo tylko dopuszczamy, tak? A jest to ktoś, za kogo mamy odpowiedzialność. Czasami samo nieukaranie kogoś, kto jest naszym podwładnym za to, że jakiś grzech popełnia, może być już właśnie takim udziałem w grzechu. A więc błagam, katechizm grzechy cudze, przeczytajcie sobie i wszystko na ten temat znajdziecie. Analogicznie, jak to jest we współczesnych filmach, które promują wynaturzony obraz świata, gdzie jest granica uczestnictwa, jakie stanowisko jako kadra zarządzająca, czy na przykład prosty pracownik fizyczny, jak daleko katolik może iść na kompromis i paktować ze złem. Nie może iść na kompromis i nie może paktować ze złem. Stwierdził ksiądz, że dopóki nie finansują oni zabijania dzieci na nienarodzonych, ale czy nie jest tak, że bardziej powinniśmy bać się tych, którzy zabijają ducha, niż tych, którzy mordują ciało? W sensie naszym osobistym, tak. W sensie, jeśli ten, kto zabije nam duszę, czyli doprowadzi do grzechu, jest bardziej niebezpieczny niż ten, kto zabije nasze ciało. Natomiast w przypadku oceny grzechu rozumiemy, że zabicie człowieka to jest po prostu zawsze grzech ciężki. Natomiast to, że ktoś finansuje jakąś tam walkę o ekologię, tak, to nie jest od razu grzech ciężki. Nie wiadomo, na co tam te pieniądze idą. Być może idą na rzeczy głupie, tak? Bo dzisiaj ekologia to jest tylko takie hasło, które służy do promowania konkretnych wielkich firm, przede wszystkim niemieckich, które zarabiają akurat właśnie w ten sposób. Natomiast no nie jest to coś, co od razu byłoby jakąś zbrodnią. Tak samo jakaś firma, która wywiesza tęczowe flagi gdzieś tam, nie wiem, na stronie internetowej w czerwcu, wywiesza taką tęczową flagę. Ten, kto podejmuje taką decyzję, bez wątpienia grzech popełnia. Natomiast nie jest to powód, by ten pracownik, który gdzieś tam sobie pracuje w sprzedaży w tej firmie, że on w jakiś sposób teraz musi od razu się zwolnić, bo popełni grzech. Tak? Tutaj nie ma tutaj bezpośrednio takiego powiązania z grzechem ciężkim, który byłby się tutaj w jakiś sposób wydarzył. Czy przebywanie w takim miejscu pracy nie jest bliższą okazją do grzechu? Doświadczenie mówi, że ludzie w takich miejscach łatwo się dostosowują, degenerują. Jeśli byłoby bliższą okazją do grzechu, to wtedy należy tego unikać. Ale znowu, to jest przykład przede wszystkim. Najpierw znajomość katechizmu i później wiele z tych pytań od razu się rozwiąże. Natomiast no, później kwestia pewnej roztropności. No właśnie wyważenie tego, co jest to bliższe, co dalszą okazją do grzechu, to jest faktycznie już trudne, ale to jest z kolei tak trudne, że w każdym przypadku trzeba osobno to ocenić. Czy cały Kościół ponosi winę za grzechy konkretnych upadłych duchownych? Czy jesteśmy jakoś współwinni? Cały Kościół ponosi winę. Jeśli ludzie na szczycie Kościoła nie podejmują odpowiednich decyzji, no to właśnie znowu są to przykłady grzechów cudzych, być może, tak, nie karania, nie pilnowania, wtedy ponoszą odpowiedzialność. Natomiast sami wierni, oczywiście w stopniu dużo, dużo mniejszym, chyba że jakoś faktycznie osobiście zaniedbali coś, tak, wiedzieli o czymś, nie zgłosili, no tak, no to wtedy jest to jakiś grzech zaniedbania. Takie zarzuty są dziś na porządku dziennym, wszyscy są tacy, a tacy. No z takimi ludźmi raczej zwykle nie warto rozmawiać, jeśli ktoś mówi, że wszyscy są jacyś tam, to nie wiem, co można takiemu człowiekowi powiedzieć. W jednym z mszelików, w części dotyczącej rachunku sumienia, pojawia się pytanie, czy czytałem, miałem kontakt z materiałami przeczącymi wierze Kościoła katolickiego. I tutaj dłuższy ciąg pytania. No już unikać tego, co jest dla nas okazją do grzechów, również przeciwko wierze. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli chcę się zajmować rzeczami, które w jakiś sposób są antykatolickie, no to muszę najpierw dobrze się przygotować. Czyli jest faktycznie, może być grzechem przeciwko wierze, gdy zaczynam czytać apologie antychrześcijańskie, nie znając nawet własnego katechizmu. Tak? No, wtedy faktycznie może to być grzech przeciwko wierze.
Czy można się spodziewać debaty księdza z księdzem Teodorem z kanału Teobankologia? Mogłoby to być bardzo owocne, bo ma on ponad 500 000 subskrybentów, a jest bardzo inteligentny i jedyne, o czym gada farmazony, to zachęcanie do ślepego posłuszeństwa. Nie bardzo widzę taką możliwość. Skoro jest popularny, to nie sądzę, że będzie chciał ze mną rozmawiać, bo naturalnie, jeśli jest taka dysproporcja w liczbie subskrybentów, no to wtedy naturalnie, jeśli będzie taka rozmowa, to ogromna część jego widzów nigdy o nas nie słyszała i wtedy usłyszy. A więc on nie chce, żeby usłyszała najprawdopodobniej, dlatego najprawdopodobniej nie będzie chciał, żeby do takiej rozmowy doszło. Ja oczywiście jak najbardziej jestem za. Szczepienia obowiązkowe. Czy są moralnie podejrzane? Na przykład szczepienia przeciwko różyczce są produkowane z linii komórkowych płodu ludzkiego. Mogę odmówić, czy muszę odmówić podania takiej szczepionki podejrzanej? Podania takiej szczepionki. A więc, mówiłem o tym już wielokrotnie. Jeśli mamy do czynienia ze szczepionką, która w jakiś sposób korzysta z owoców zabijania niewinnych ludzi, to oczywiście powinniśmy tej szczepionki unikać. Tutaj faktycznie służba zdrowia bez wątpienia ma, pracownicy służby zdrowia mają konkretny problem, ale tak, bez wątpienia w sytuacji pracy, w takim miejscu należałoby takiej szczepionki unikać. Czy się da? Nie wiem, może trzeba wtedy tworzyć katolickie ośrodki, szpitale, które nie będą takich szczepionek udzielały. Może to jest jedyne wyjście. Nie wiem, ale tutaj faktycznie, jeśli chodzi o zwykłego człowieka, oczywiście powinien on takich, jeśli chodzi o przyjmowanie takich szczepionek, powinien on takich szczepionek unikać. Natomiast gdy dochodzi kwestia jakiegoś tam przymusu i człowiek nie wie, jak sobie z tym poradzić, to tutaj oczywiście jego wina będzie bardzo ograniczona, tak? Gdy zostaje w jakiś sposób przymuszony, nie potrafi się przed tym obronić. Natomiast pracownicy na pewno powinni unikać tego rodzaju szczepionek. Jeśli nie da się w danym miejscu pracy, to może warto się rozejrzeć za takimi szpitalami, ośrodkami, gdzie się uda, albo za takim stanowiskiem, gdzie człowiek nie będzie musiał tego robić, bo faktycznie, pomimo tego, że jest to odległy współudział, bo rozumiemy, że to przynajmniej z tego, co wiem na ten temat, nie jest to bezpośrednio, ten związek nie jest bezpośredni, to nie jest jakieś ciało zabitego dziecka, które zostaje w tej szczepionce wykorzystane, tylko komórki, które zostały wyhodowane na tych zwłokach niewinnego człowieka, który został zabity, zostają później wszczepiane. Jeśli dobrze rozumiem, to działa w ten sposób, to ten związek jest odległy, co nie zmienia faktu, że jeśli tylko człowiek może, to jak najbardziej powinien tego unikać. Coming out w najbliższej rodzinie, jak to ogarnąć duchowo, jak się zachować? Ja bym się nie angażował w sprawę, to znaczy, jeśli nie miałbym jakiegoś obowiązku, to znaczy, nie wiem, jeśli ktoś tam gdzieś w rodzinie, brat, siostra ogłasza nagle, że należy do jakiejś mniejszości seksualnej. Myślę, że skoro człowiek to robi, to najprawdopodobniej tutaj nie zadziała jakieś, nie wiem, przekonywanie, że jednak nie, tylko modlitwa i trzeba dać mu czas. Myślę, że w tym momencie to już niewiele da się zrobić, ewentualnie za jakiś czas może tych możliwości będzie więcej. Natomiast na pewno oczywiście, jeśli chodzi o taką ochronę małych dzieci, w sensie rodzice, którzy mają obowiązek chronić swoje dzieci przed tymi wariatami, którzy twierdzą, że dzieci w wieku tam 8-10 lat to powinny już same zdecydować, jakiej są płci. No to oczywiście tutaj obowiązek rodziców jest bardzo ścisły, żeby chronić swoje dzieci przed ludźmi, którzy po prostu mogą je tutaj bardzo poważnie skrzywdzić. Natomiast jak rozumiem, tutaj to pytanie dotyczy już trochę czegoś innego, bo taki coming out no to raczej jest dotyczy człowieka już w jakimś tam stopniu dojrzałego, może dojrzewającego, ale jednak no wtedy, jeśli w okresie dojrzewania, no to tym bardziej to nie będzie dobry czas, żeby go do tego przekonywać. A więc wydaje mi się, że tutaj od razu po to już niewiele będzie się dało zrobić. Nie jest to najbardziej optymistyczny
sposób na zakończenie materiału, ale już wiem, jak to obrócić ku dobremu. Zawsze pozostaje modlitwa, która jest środkiem bardzo potężnym, jeśli jest robiona wytrwale, z wiarą, z ufnością i z pokorą. I właśnie dlatego będziemy sobie odmawiali dziesiątek Różańca Świętego. Ja odmówię w intencji wszystkich uczestników tychże pytań i odpowiedzi, jak zawsze, od razu po tym materiale. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.